Szybko i w skrócie o amunicji boltowej. Mamy kilka głównych rodzajów amunicji. Standardowy pocisk do boltera składa się z kilku części. Mamy rakietowy materiał napędowy, którym jest paliwo stałe, stabilizator do lotu, ładunek inicjujący detonację po przebiciu się przez pancerz wroga, szpic z diamantytu, materiał kompozytowy pochodna ceramitu, który pozwala się przebić przez większość pancerzy, ładunku wybuchowego i rdzenia ze zubożonego uranu, dającemu pociskowi odpowiednią masę. Innymi pociskami są pociski Inferno. Amunicja zapalająca, gdzie rdzeń ze zubożonego uranu został zastąpiony pirożelem, to jest materiałem na bazie prometium. Pociski mają mniejszą siłę przebicia, przez co stosuje się je głównie na lekko opancerzone cele. Dalej mamy pociski przeciwpancerne Kraken. Idealne, jak zresztą nazwa wskazuje, do zwalczania ciężkiej piechoty, a nawet lekkich pojazdów. Ładunek inicjujący detonację został zastąpiony jego potężniejszą wersją, a rdzeń zamiast zubożonego uranu zrobiony jest z czystego adamantium. Pocisk dzięki większej energii łatwiej przebija się przez pancerze wroga. Kolejnym rodzajem amunicji jest Hellfire. Są to pociski zaprojektowane przeciwko tyranickim biokonstruktom, jednak dobrze dają sobie radę z wszystkimi organicznymi Xenos. Pocisk zamiast rdzenia i szpicu ma ampułkę z mutagennym kwasem lub wirusami zabójczymi dla większości istot i igłami. Jednak głównie jest to sam kwas. Inną amunicją jest Metal Storm. Pociski rozpyskowe, w których ładunek wybuchowy zastąpiono czujnikiem zbliżeniowym, a rdzeń i szpic ładunkiem rażącym i odłamkową skorupą, która ma za zadanie zasypać wroga sztapnelami. Odbywa się to na kosztem zasięgu i właściwości przeciwpancernych. Bardzo ciekawe są pociski typu Stalker. Są to poddźwiękowe naboje napędzane sprężonym gazem, używane w misjach, gdzie jest potrzebna dyskrecja. Często używa się do tego zmodyfikowanych bolterów z wydłużoną lufą i celownikiem, to daje im charakteru broni snajperskiej. Zastąpiono rdzeń ze zubożonego uranu zastygniętą rtęcią, co daje broni sporą siłę rażenia. To były główne rodzaje pocisków, oczywiście są jeszcze pociski specjalistyczne, używane przez wybrane organizacje Imperium. Między innymi są to pociski antyfazowe, Szwadrony Śmierci używają ich do walki z nekronami, pociski typu Bloodshard, Gwardia Sanguiniacka Krwawych Aniołów, używa ich w swoich bolterach, zawierają sobie ostry drut potrafiący przeciąć prawie każdy pancerz, pociski Łamacz Tarcz, mają one niewielki generator fazowy zdolny do przenikania przez Rosariusy, Tarcze Gromów i tym podobne. Pociski Poszukiwacz, wykonane przez kapelana Borasa Mrocznych Aniołów, mają Kogigator, czyli taki mikrokomputer, który namierza cele wiązką podczerwieni. Pociski Dragonfire, używane przez weteranów Sternengard, zawierają bardzo gorący gaz, który ma gdzieś wszelkie osłony i powoduje ogromne szkody. Burza, mają mały generator plazmowy, generujący falę cieplną i elektromagnetyczną, skuteczna przeciw celom mechanicznym jak pojazdy, roboty czy cyborgi, i są one produkowane na Marsie. Pociski Zemsta, które były odpowiedzią na pociski Bainstrike wykonane przez Marines Chaosu, działają jednak na podobnej technologii. Używają płynnego, niestabilnego rdzenia, stworzone są z myślą o użyciu przeciw właśnie stalieckim Marines. Mamy jeszcze pociski do dział psionicznych, używane przez Inkwizycję i Szarych Rycerzy. Niszczycielskie na demony mają srebro i wodę święconą, a podobno też antypsioniczny był produkowany przez Złoty Tron. I to tyle z tego mikroodcinka o amunicji do bolterów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mówił Smaczuś, dziękuję za uwagę.